Siema, właśnie skończyłem tankować i chciałbym dzisiaj porozmawiać na pewien ciekawy temat, a mianowicie co zrobić, jeśli nie mamy domku jednorodzinnego albo jakiejś posesji, nie mamy garażu, a chcemy mieć motocykl. Pytanie to na moim kanale zadał Piotr Webster. Pytanie według mnie, które zadałeś, jest bardzo trafione, bo sam sporo ten temat rozkminiałem, jak miałem pierwszy motocykl i drugi motocykl i uważam, że to jest dość ważne. Też w to się wkręci jakoś tam zagadnienie dotyczące ubezpieczenia. Tyle, no. Motocykl jest zatankowany, możemy jechać. Zapraszam. No więc jak zwykle będę wszystko, o czym mówię, opierać o jakieś tam swoje doświadczenia i będę wplątywał w to historię z mojej, powiedzmy, przeszłości i z tego, jakie ja mam doświadczenie ogólnie z tym tematem. Tak więc no, chcecie kupić motocykl, nie macie gdzie go trzymać. Czy możecie go trzymać pod chmurką? Na początku, teraz jak była ta pandemia, na początku samego lockdownu, kiedy były te najmocniejsze zaostrzenia i nie można było nawet jakoś tam wychodzić, normalnie się przejść, to wtedy bardzo dużo na grupkach facebookowych pojawiało się informacji, że skradziono jakiś motocykl. I wydaje mi się, że to był taki okres, powiedzmy, gorący dla złodziei, że praktycznie raz w tygodniu ktoś wrzucał post na grupkach, że no, że skradziono motocykl. Zazwyczaj były to przypadki, gdzie ktoś stracił motocykl pod blokiem, no nie miał nawet łańcucha, z tego co wiem, chociaż często ciężko jest wyciągnąć informację, jak był ten motocykl zabezpieczony, bo te osoby, którym skradziono, jakoś no, nie kwapią się do tego, żeby się dzielić. Nie wiem, czy to wynika z tego, że są zawstydzone, że im ten motocykl zabrano, czy są po prostu wkurwione, czy policja na przykład zabrania im ujawniania jakichś tam szczegółów. No, czy to znaczy, że jak będziecie trzymać motocykl pod chatą, to wam na pewno go ukradną? No nie, na pewno nie. Ja mieszkam na Pradze Północ teraz. Więc jeśli ktoś się orientuje w dzielnicach Warszawy, no w ogóle Praga jest chyba znana tak na całą Polskę, że to nie jest najbezpieczniejsza dzielnica. A mimo to na przykład mój sąsiad ma BMW GS-a i parkuje go po prostu przez teraz cały sezon i kawałek zimy na zewnątrz. Stoi po prostu. Ja byłem przekonany, jak mój sąsiad stawiał tamtego GS-a, że chwila, moment i zaraz zniknie. No i myliłem się, tak jak stał, tak stoi. Wszystko spoko. No to jest jakiś tam dowód na to, że jeśli już zostawicie ten motocykl na zewnątrz, to nie jest tak, że na pewno wam go zawiną. W moim przypadku ja starałem się ogarnąć sobie miejsce do trzymania motocykla jeszcze nawet zanim przedkupiłem motocykl. Nawet nie jest kwestia tego, że jakby myślę, że od razu ktoś by mi ukradł na zewnątrz, ale nie chciałem nawet się martwić. Nowy motocykl w salonu, miał nawet wykupione autokasko. To nie chodzi tylko o to, czy ktoś mi ten motocykl ukradnie, ale wiecie, no Harley'e się jednak dość wyróżniają. Nawet u nas na ulicach, no jakby najbardziej typowym motocyklem jest sport. Harley jest odrobinkę bardziej egzotyczny, tym bardziej nowy Harley. Więc tutaj na Pradze Północ, gdzie jest mnóstwo żuli, mnóstwo Sebiksów, jest tego tutaj naprawdę sporo. No nie chciałem, żeby nawet ktoś wsiadał na mój motocykl, żeby ktoś go po pijaku przewrócił. Ja mieszkam w kamienicy, więc nie mam jak nawet trzymać go gdzieś tam u siebie. No to zacząłem wypytywać trochę. Mój kumpel z pracy akurat mieszkał, powiedzmy, 500 metrów ode mnie. Mieszka w bloku z parkingiem podziemnym i sam nie korzysta z tego parkingu, bo nie ma samochodu. No to zagadałem do niego, umówiliśmy się tam na jakąś kwotę. Generalnie to mi bardzo pasowało, bo nie mieliśmy żadnej umowy, to był mój ziomek. Ogólnie mieliśmy dość fajny układ, wszystko spoko.
Z tego co widziałem u niego na parkingu podziemnym, ludzie też trzymali swoje motocykle powiedzmy poza miejscami parkingowymi, więc podejrzewam, że gdybym sam mieszkał w takim bloku z parkingiem podziemnym, to w pierwszej kolejności starałbym się po prostu obczaić, jak wygląda sytuacja w garażu, nawet jeśli nie miałbym tam miejsca. No i tak sobie działaliśmy, no ale pojawiły się jakieś tam problemy ze względu, no to ciężko nazwać problemami. Po prostu ja chciałem zacząć trochę więcej działać przy motocyklu. Na parkingu podziemnym, gdzie wyłącza się światło, było to problematyczne. Nie było to tak super wygodne, więc rozglądałem się za garażem wolnostojącym. No i tu już były schody u nas na pracę. Naprawdę, no garaże jest jak na lekarstwo. Nawet jeśli chciałem zapłacić jakąś tam zawyżoną cenę, to no niestety po prostu brak. Jeśli się pojawiały jakieś fajne garaże, to znikały w chwilę. W końcu wyhaczyłem jakiś garaż, który był w miarę niedaleko ode mnie, no również 500 metrów, ale za to był wolno stojący, więc mogłem tam sobie zostawić trochę rzeczy. I ten garaż miałem raptem przez, nie wiem, 2 miesiące, bo okazało się, że były tam szczury, przeciekał dach, no sporo różnych takich kwiatków, a ja jako osoba niedoświadczona w wynajmowaniu garaży w ogóle tego nie obczaiłem i gdzieś tam ślady kup szczurzych, których nie rozpoznałem na samym początku, nie wzbudziły moich zastrzeżeń wtedy. No ale człowiek się cały czas uczy. Niestety drugi garaż, który znalazłem, jest trochę dalej od mojego miejsca zamieszkania. Jadę tam 5 minut samochodem, więc no kawałek to jest. No ale niestety, no jakby wszystkie te garaże, które się pojawiały i miejsca parkingowe wokół mnie nie były aż tak satysfakcjonujące. Samo szukanie tego garażu no zajęło mi naprawdę mega długo i pogodziłem się z tym, że muszę kawałek podjechać, żeby jeździć motocyklem. Czy jest to trochę męczące? Odrobinę, trochę mnie to denerwuje, ale garaż jest naprawdę super, przyzwyczaiłem się do tego, będę mógł sobie tam zimować motocykl. To jest najlepsza opcja w mojej obecnej sytuacji. To jest śmieszne, że od kiedy mam motocykl, to jakby moim takim małym marzeniem jest posiadanie właśnie własnego garażu blisko domu. Teraz parę słów o samym ubezpieczeniu. Mój pierwszy motocykl był nówka sztuka, więc jakby wykupywanie autokasko to był w ogóle no-brainer i wysokość tego autokasko to było jakieś 5% wartości całego motocykla, więc bez tragedii. Ale też byłem świeżym kierowcą, więc nawet nie myślałem jakoś tak wtedy specjalnie o tym, że ktoś mi może ten motocykl ukraść, ale bardziej, że sam po prostu mogę wywalić szlifa na nim. Dzięki temu byłem odrobinę spokojniejszy, wiedząc, że mam to autokasko i w razie popełnienia jakiegoś błędu, no to po prostu nie będę musiał płacić za naprawę nowego motocykla z własnej kieszeni. Ale po sprzedaży mojego Irona kupiłem sobie właśnie tą dynkę z 2016 roku. No i to już jest odrobinkę starszy motocykl, chociaż ciężko powiedzieć, że jest stary. I znowu pojawiło się pytanie, czy teraz kupować autokasko. Kolejny raz się zdecydowałem, tym mam też ubezpieczenie od kradzieży. Tu jeszcze warto dodać, słyszałem o bardzo zuchwałych kradzieżach motocykli w Warszawie. Jeden z takich przykładów z grupki facebookowej z tego roku, to była akcja, gdzie kolesiowi ukradli motocykl pod Ikeą, czyli wiecie, no normalnie zaparkował, poszedł do sklepu, podjechał van, zawinął mu ten motocykl, koniec, nie ma. Więc jak takie rzeczy się zdarzają, to wydaje mi się, że takie ubezpieczenie to jest naprawdę dobra rzecz. Już nie mówiąc nawet, że jest sporo kradzieży motocykli z garaży podziemnych, że też podjeżdża van, więc ja w moim przypadku, gdybym miał blok z miejscem podziemnym, gdzie mógłbym parkować, to jestem przekonany, że jeśli to byłoby moje faktycznie miejsce podziemne, albo nawet bym, nie wiem, wynajmował od kogoś, to starałbym się zamontować kotwę na miejscu. Wiecie, no mógłbym do niej podczepić po prostu łańcuch i wtedy myślę, że raczej złodziej by się nie skusił, bo w większości przypadków trzeba byłoby no ciąć łańcuch albo kuć ten beton i robić bardzo dużo hałasu. Jak mieszkałem jeszcze kiedyś w Gdańsku,
i mieliśmy garaż podziemny, to właśnie była tam taka sytuacja, że do nas przyszła policja i pytała o to, czy widzieliśmy coś podejrzanego w garażu, bo ukradli komuś parę motocykli. Więc tak samo, no podjeżdża van, to widać nawet często na tych nagraniach z monitoringów, które są potem publikowane. Podjeżdża van i po prostu kradnie wam motocykl, wrzucają na pakę, mają tam w środku w tym vanie wyciszenie, więc nawet nie boją się o to, że alarm się odpali. No i dojechałem do miejsca docelowego. Przyjechałem sobie tutaj pograć w kosza, więc drugą połowę moich wywodów nagram wam w drodze powrotnej. Elo. No i jestem z powrotem. Jeszcze może chciałem trochę poopowiadać o trzymaniu motocykla na zewnątrz. Znaczy ja tak nie robię, ale gdybym już miał zacząć trzymać motocykl na zewnątrz, bo powiedzmy kupiłbym drugi motocykl, który nie byłby tak drogi jak Harley i byłby trochę starszy, więc ubezpieczenie by się aż tak bardzo nie opłacało i no nie wiem, no powiedzmy, że miałbym jakiś tam motocykl taki do ćwiczenia, do doskonalenia techniki jazdy za parę tysi, no może bym nawet się pokusił o trzymanie go gdzieś na zewnątrz. Ale jedno wiem na pewno, że jeśli bym nawet trzymał motocykl na zewnątrz, gdzieś pod blokiem, na 100% trzymałbym go po pierwsze pod jakimś pokrowcem, żeby po prostu nie przykuwał takiej odwagi, a dwa, starałbym się go nadal gdzieś przykuć. Disc lock to byłby na pewno minimum. I myślę, że no to też nie jest taki bardzo zły pomysł, trzymanie tego motocykla na zewnątrz. Na pewno to, co mogę wam doradzić, to jeśli już zdecydowaliście się kupić ten motocykl, to tak jak zresztą mówiłem nawet w poprzednim odcinku, zróbcie porządny research, nie? Zobaczcie, jak wyglądają też ogłoszenia z garażami w waszej okolicy, jak to mniej więcej cenowo wygląda, czy wam to się opłaca, czy nie, ile tych ogłoszeń jest. Może popytajcie znajomych, sąsiadów, może jak macie parking podziemny, to sprawdźcie, czy jest tam gdzieś miejsce i moglibyście sobie postawić motocykl gdzieś z boku po prostu. No, zorientujcie się sami. Bo to jest bardzo indywidualna sprawa. Jeśli trzymacie na zewnątrz, starajcie się jak najlepiej go zabezpieczać, bo często no, złodziej jak zobaczy, że nawet jest taki głośny disc lock, to po prostu może zrezygnować. No, jakby głównie te zabezpieczenia wszystkie mają spowodować, że złodziej stwierdzi, że nie warto, że woli podejść kilka ulic dalej i spróbować ukraść niezabezpieczony motocykl, niż tutaj się męczyć z motocyklem, który jest przykuty. Czy jeśli ktoś naprawdę się uprze, żeby zawinąć wam motocykl, to czy jest w stanie przejść, nie wiem, no te łańcuchy i tak dalej? No oczywiście, że jest. Jeśli ma odpowiedni sprzęt i chęci, to jest w stanie, ale czemu mamy im to ułatwiać? Jeszcze warto jest, jak będziecie szukać jakiegoś parkingu, miejsca do przechowywania motocykla, to pytać właśnie na tych grupkach facebookowych. Często się zdarza, że ludzie składają się na garaż, na przykład trzy motocykle w jednym garażu, wtedy wychodzi wiadomo trochę taniej, więc to też jest ciekawa opcja. Po prostu popytajcie, wrzućcie posta, że w takiej dzielnicy szukacie miejsca na motocykl, może uda wam się zgarnąć z kimś miejscówkę na spółę. I ostatnia jeszcze kwestia, o której chciałem pogadać, to jest zimowanie. Ja sam, jak miałem jeszcze Irona, to w czasie lata właśnie wynajmowałem, tak jak powiedziałem, od tego ziomka swojego miejsce w garażu podziemnym. A potem, gdy się sezon skończył, oddałem motocykl do zimowania. Tam oni wyjmują wam akumulator z motocykla, więc nie musicie się martwić o jakieś ładowanie. A jeśli chodzi o cenę, no to takie zimowanie to kosztuje chyba w okolicach 100, powiedzmy 120-140 zł w zależności od gabarytów waszej maszyny, więc zimowanie kompletnie nie jest problemem. Więc tak jak teraz sobie o tym myślę, to jakby zdecydowanie się na takie połączenie, trzymanie motocykla na zewnątrz, powiedzmy, gdzie on tam jest gdzieś przykuty do jakiejś latarni, i zimowanie motocykla właśnie w jakimś specjalnym miejscu do tego przeznaczonym, to nie jest taki zły pomysł. Wydaje mi się, że
że już wszystko, co miałem powiedzieć, powiedziałem. Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, to śmiało komentujcie. Ja staram się odpowiadać na wszystkie komentarze. To jest właśnie piękno YouTube'a jako medium, że jednak jest taki fajny kontakt z widzami, subskrybentami i możemy prowadzić sobie dyskusję w tych komentarzach. Zresztą nawet ten temat podjąłem dlatego, że dostałem pytanie i stwierdziłem, że to jest bardzo, bardzo dobre pytanie. No i nic, no, postaram się następny filmik wrzucić wtedy, jak będę miał czas. Więc jeśli to się tam będzie jakoś przedłużało, no to przepraszam, bądźcie cierpliwi. No i do następnego razu, siema!